Witam Was w moim pierwszym filmie z dziennika PS Vita. Może być taka nazwa. Tak, tym razem jeszcze nie ma to samej konsoli, ale mam coś, co się pojawiło na rynku, zanim pojawiła się konsola, a więc pre-order pack. Proszę bardzo. Moje ustawienie w tym momencie jest bardzo dziwne, tak więc mam nadzieję, że nie będę jakoś specjalnie się musiał wysilać przy nagrywaniu tego, ale tak samo, żebyście Wy dobrze wszystko widzieli. A więc, taka mała skrzyneczka, właśnie pudełeczko, które jest pre-order packiem, dzięki temu mamy zniżkę potem na samą konsolę oraz mamy specjalne bonusy. Tam da radam. Pudełko jest, no, jak pudełko w miarę ładne. Zobaczmy, co tu mamy tak. Jeszcze z każdej strony, przód. Fajne jest to, że te guziki są takie lekko... O, widzicie, świecące. Ładny efekt jest. Dobra, z tyłu, co my tu mamy? Jest focus? Jest. Pakiet przedsprzedażowy PS Vita zawiera słuchawki PlayStation z limitowanej niebieskiej edycji oraz wyjątkowy pakiet zawartości cyfrowej przeznaczonych dla systemów PS Vita i PlayStation 3. Szkoda, że nie mam PlayStation 3, no ale trudno. Dobra, no to zawartość słuchawki, limitowana niebieska edycja, kod przedsprzedażowy, kupony z kodami, elementy PS Vita, wyjątkowy awatar, wcześniejszy dostęp do aplikacji Frobisher SES. Zniżka w wysokości 20 zł na jednej na zakup jednej z poniższych gier. To nawet fajne, że jest zniżka. Nice. Teraz obrazki, słuchawki. Little Deviants, tak? To jest to chyba jedna gra, którą... Aha, nie, to są te wszystkie gry, które możemy mieć zniżkę. Frobisher. What the fuck is this? Focus. Czym? Jest Frobisher. Ja pierniczę, to jest przerażający. Nie, to wygląda jak ten, jak Kulfon. Pamiętacie bajkę Kulfon? No, jakieś tam pierdółki dla awatara i zniżka na konsolę. Dobra. Trochę kłamstwo, że dali tą konsolę na opakowaniu, no ale dobra, okej. Okay. I przechodzimy, dobra, co mamy w środku? Najpierw musimy wyciągnąć takie jeden dings. Tam, da-da-dam. Czekajcie, fokus niech się złapie. Okej, okay, mamy fokus. I tu ponownie te guziczki takie lekko świecące. Tym razem z tyłu nic oprócz naklejki PlayStation Peripheral. Sony komputer. A dobra, akcesoria do konsoli PlayStation, tylko tyle. Nie będę znowu przesuwać fokusu. I możemy sobie otworzyć wieczko górne. Wow! I zobaczyć, co tu jest w środku. Ciężko się otwiera. Słuchafony jak dzwony. Niebieskie słuchaweczki ładne, to zaraz zobaczymy je. Tu mamy kupon przedsprzedażowy. O, a pod spodem jest konsola. Proszę bardzo. Mogę wam pokazać, to zaraz zobaczę. Czy my tu mamy? Tak. Tak, nie chcę wam za dużo pokazać, bo mi jeszcze kot ukradniecie. W środku jest po prostu kot jeden i tyle, nic specjalnego. No dobra, pokażę wam. Tylko zakryję sam kot. O. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Dziwne jest to, że na stronie tej rosyjskiej chyba nam dali, czy jaki tam kod, a nie na polski, no ale trudno. No, to by było na tyle. Kod realizować trzeba do 8 sierpnia. Nie, do, co ja gadam, do 31 sierpnia. 2012 roku, czyli tego roku już. Koniec świata, ludzie, co się dzieje. Dobra, teraz słuchafony jak dzwony. Zobaczmy. To jest ten typ słuchawek, który niektórzy ludzie nie tolerują, ale ja właśnie nie tolerują, ale ja bardzo lubię. Naprawdę mają fajny bas, przeważnie takie słuchawki. Focus for me, baby. Come on. O. Ładne logo. Z tyłu takie coś. Czemu już są brudne? Muszę je umyć? To jest lewa. Dobra. Ja teraz je wypakuję i zaraz zobaczymy, co się dzieje w środku. O. O. I możemy odzyskać nasze... słuchawki. Chcę odzyskać moje słuchawki. To jakoś tędy trzeba wyciągnąć je. Chryste. Zapakowali te słuchawki także. Aha, to całość trzeba. Dobra, okej. Okay. Dobra, proszę bardzo. I mamy słuchawki swoje w dłoni. No.
Potem to wszystko poskładam. Ładna pudełko nawet mi się podoba. Fajne jest to, że dają zapasowe gumki. Nie śmiejcie się. Bo kiedyś przy słuchawkach Sony Ericssona zgubiłem jedną i trzeba było kupić cały zestaw kolejnych. A tutaj mamy zapasowe. I są, jedne są mniejsze, drugie są nieco większe. Prawda jest taka, że do mojego ucha pasują i mniejsze, i większe. I tak naprawdę to jest tylko detal. No. Nie wygląda to źle. Potem przy testach powiem wam, jak się sprawują jakościowo te słuchawki jeszcze. Ale są ładne. Tutaj jest dzyndzelek też taki świecący. Sam kabel jest matowy. To było na tyle praktycznie. No, czy ja wiem, czy tak czy to jest warte? Sami ocencie. Ale wiadomo, jakiś tam ekskluzywny zestaw, coś tam w tym stylu. Dla niektórych to może być frajda. Ja tak praktycznie to nabyłem, żeby wam pokazać, jak to wygląda. I no i dlatego, że chcę zrobić tą taką serię główną z tego też, także no. To było na tyle. Następnym razem zobaczymy już praktycznie samą konsolę. Będzie unboxing. A na razie to komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć ludziska!